2016 będzie także rokiem realizacji przedsięwzięcia polegającego na dodatkowych płatnych służbach wykonywanych przez policjantów w czasie wolnym, to warto podkreślić, a więc nie w godzinach pracy, tylko w czasie wolnym, a sfinansowanych z budżetu gminy miasta Toruń. W tym roku kwota staje się identyczna jak w roku ubiegłym, 335 tysięcy złotych przeznaczona na te cele, a więc na wykonywanie dodatkowych płatnych służb przez policjantów w czasie wolnym. Jakie efekty rzeczowe za tym idą, to zapewne za chwilę usłyszymy informację czy pana dyrektora Wydziału Ochrony Ludności, czy od pana komendanta miejskiego policji. Chciałbym też zwrócić uwagę, że tak jak do tej pory te patrole będą w pewnej części patrolami wspólnymi, a więc partnerem dla policjanta wykonującym te zadania będzie strażnik miejski, stąd i obecność pana komendanta Straży Miejskiej w Toruniu. Istotnie naszym zdaniem wpływają te działania na poprawę poczucia bezpieczeństwa, mają w znacznej mierze charakter prewencyjny, a więc pokazując obecność służb umundurowanych na naszych ulicach, zwiększają to poczucie bezpieczeństwa odczuwane przez mieszkańców, jak również wskazują osobom, które ewentualnie chciałyby naruszyć przepisy prawa, że trzeba z tym się, mówiąc obrazowo, wstrzymać. Nie ukrywam, że mam przyjemność drugi raz uczestniczyć w takim spotkaniu, ale jak zdecydowana większość z Państwa wie, jest to już wieloletnia tradycja w naszym mieście, gdzie władze samorządowe, a tak się składa, że w zasadzie pan prezydent, który już tutaj jest wieloletnim prezydentem naszego miasta, rozumiejąc, wspiera działania policji w tak ważnym segmencie, jakim jest poczucie bezpieczeństwa, bo badania, opinie mieszkańców, ale generalnie społeczności wskazują, że poza naszym życiem i zdrowiem poczucie bezpieczeństwa jest tą wartością, która jest bardzo wysoko stoi w hierarchii potrzeb społecznych. Generalnie rzecz biorąc, w strukturze organizacyjnej naszego państwa, ale i innych, za bezpieczeństwo odpowiada, tak mówiąc skrótowo, policja, ale sami doskonale wiemy, że policja nawet najlepiej wyposażona, najlepiej zorganizowana, sama nie poradzi sobie z bezpieczeństwem. Mamy środki, które nam gwarantują sprawne wykonywanie zadań i przyzwoite, aczkolwiek wszyscy doskonale wiemy, że dobrze to dla wielu, a w Toruniu na pewno, to nie jest wystarczająca ocena. To musi być więcej, najlepiej, żeby to było bardzo dobrze i maksymalnie. Oczywiście tego do końca się nie da. Policja toruńska jest sprawną formacją, coraz sprawniejszą, o czym świadczą różnego rodzaju badania, wyniki, oceny. Oczywiście to nie to miejsce, będzie sesja Rady Miasta, gdzie będziemy ten temat omawiać, Komisję Bezpieczeństwa. Natomiast prawdą jest, że oczekiwania społeczne idą w tym kierunku, aby policjanci oprócz tego, że sprawnie, skutecznie podejmują interwencje, byli widoczni i widziani. Przez to należy rozumieć tak zwane patrole piesze, żeby policjanci byli wśród mieszkańców. Wtedy, kiedy z jednej strony działa to prewencyjnie na potencjalnych sprawców, ale z drugiej strony właśnie daje to, że mieszkańcy nasi czują się bezpiecznie. Zważcie Państwo, co mówię, widok policjanta nie przeraża, nie przestrasza, a jest pożądany, oczekiwany i przekłada się o to, o co chodzi, czyli na poczucie bezpieczeństwa. Dlatego w sposób szczególny należy się odnieść i pochylić, podziękować panu prezydentowi i radnym miasta Torunia za to, że poczucie bezpieczeństwa leży im na sercu i tak wysoko to cenią. Mamy świadomość, że wydatków jest wiele, ale właśnie ta potrzeba spotkała się z pozytywnym odzewem, przekłada się na konkretne, wymierne przedsięwzięcie w postaci określonych środków pieniężnych, o których mówi pan prezydent, co się przełoży na konkretne patrole, a więc będą fizycznie policjanci w mieście, a też to jest bardzo ważne i cenne, ponieważ kwota przeznaczona to jest około 2800 służb, ale część, i to jest zagwarantowane umową, aczkolwiek my to rozumiemy i nawet bez tej umowy byśmy to realizowali, będzie realizowana wspólnie ze strażnikami. W związku z powyższym
fizycznie 8 policjantów codziennie do służby, będzie wspieranych, wspólnie będziemy realizowali zadania ze kolegami ze Straży Miejskiej, to spowoduje, że nie 4, a 6, a może 7, a może 8 tych patroli będzie w zależności od konkretnych potrzeb i sytuacji. Z perspektywy wieloletniej tak, z mojego doświadczenia na rynku toruńskim, że tak powiem, ta forma się sprawdza, jest oczekiwana przez mieszkańców, że tak powiem, i znakomicie uzupełnia, tak w cudzysłowie powiem, ofertę, że tak powiem, w zakresie bezpieczeństwa i porządku. I też to jest ważne, są to działania nierepresyjne, ale wspierające, pomagające, rozwiązujące problemy. Zresztą nie tylko te działania. Tych środków współfinansowanych. Myślę, że Państwo zauważyli i widzą, że służby porządkowe bardziej służą, chcą służyć swoim mieszkańcom, a nie ich represjonować. I tak troszkę mnie niepokoi i dziwi, że niewielka liczba piratów drogowych, bo tak należy mówić o osobach, które w sposób drastyczny przekraczają przepisy czy naruszają przepisy drogowe, potrafi zmanipulować działania prewencyjne. Bo o tym będę mówił w innym miejscu, ale 36 ofiar śmiertelnych w wyniku zdarzeń drogowych, w tym znaczna część związana z przekroczeniem prędkości, jest usprawiedliwieniem i uzasadnieniem do wielu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na tym kierunku. I w przypadku, gdy my zmagamy się z piratami drogowymi, z osobami w rażący sposób łamiący prawo, a w tym momencie każde przedsięwzięcie na tym kierunku się w jakiś sposób ocenia negatywnie i tak dalej, czasami trzeba by zapytać rodziny tych ofiar i tak dalej, czy troska o życie i zdrowie naszych mieszkańców, czy gości, którzy przejeżdżają i osób ich najbliższych nie usprawiedliwia aktywnych działań policji w trosce o to bezpieczeństwo. Bo tylko i wyłącznie dlatego, nie dla innych rzeczy, nie dla tych paru złotych, które tam wpływają czy z fotoradarów, czy z mandatów i tak dalej. Życie, zdrowie jest wartością najważniejszą, tylko to brzmi ładnie, natomiast wtedy się o tym pamięta, gdy dotyka nas samych lub naszych najbliższych. I czego mieszkańcom, sobie i nikomu tu z Państwa obecnych nie życzę. Dziękuję panie komendancie. Pan komendant Mirosław Bartolewicz, strażnicy miejscy, również uczestniczą w tych patrolach. Panie komendancie. Proszę Państwa, jak wspomniał już komendant, jest to po raz kolejny robiona w celu poprawy oczywiście bezpieczeństwa. Dla mnie z punktu widzenia wspólnych służb jest to bardzo istotne. Kolejny raz możemy podwoić siłę, które będą dostępne na terenie miasta Torunia i w ten sposób pokazać, że możemy rozszerzyć także nasze uprawnienia o to, co posiada policja. Zawsze pod tym kątem jest to możliwe do wykorzystania i tutaj tak, że w przypadku służb płatnych będzie to oczywiście realizowane. Realizowane będzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni, gdzie powinniśmy być, gdzie powinniśmy się znaleźć i w tych miejscach, które są najbardziej zagrożone z punktu widzenia mieszkańców. Misja Toruńskiej Straży razem z mieszkańcami będzie realizowana także razem z policją. Dziękuję. Miasta Toruń, o których mówiłem, 2800 patrolujących policjantów zobaczymy. Oczywiście mówię o patrolach. W niektórych patrolach jest po dwóch policjantów, w związku z tym należy to podzielić przez dwa. Tam, gdzie będzie to patrol wspólny ze Strażą Miejską, już to dzielenie jest niepotrzebne. Ale łącznie 2800 patroli wykonają policjanci toruńscy w ramach tej kwoty. To jest jedna informacja. I druga, która być może w olbrzymim pakiecie informacyjnym, który Państwo będziecie zapewne słyszeli najbliższy poniedziałek na sesji Sejmiku Wojewódzkiego, umknąć może. Pan komendant wojewódzki będzie informował m.in. o wsparciu rzeczowym i finansowym otrzymywanym od jednostek samorządu terytorialnego, państwowych jednostek organizacyjnych, instytucji i tak dalej. I mogę z radością powiedzieć, że w tym wykazie dla 20... Troszczymy się o bezpieczeństwo i porządek na terenie miasta wspólnie z kolegami ze Straży Miejskiej, co w różnych społecznościach, w różnych miejscach jest odbierane różnie. Ja cieszę się i uważam za bardzo cenne i potrzebne, że troska pana prezydenta i radnych miasta Torunia przełożyła się na po pierwsze stworzenie tej formacji jako jest Straż Miejska, a po drugie na właściwe relacje między nami i kolegami ze Straży Miejskiej. Czego przejawem są, bo my tutaj mówimy o pewnych faktach, kwotach, pewnych sytuacjach, ale to czego nie widać,
bezpośrednia wymiana informacji, wzajemne wspieranie się, podpowiadanie, zadawanie trudnych pytań, czasami, że tak powiem, zadawanie pytań, czy w danych sytuacjach można było inaczej, szybciej, lepiej, sprawniej. Ta presja, ale taka bardzo życzliwa, ona jest. I nie da się ukryć, że my korzystamy z różnych źródeł informacji i cieszy mnie to, że mam partnerów, którzy podpowiadają, pytają, wskazują pewne odcinki, gdzie możemy pracować. Również to, o czym mówiłem, staramy się, aby nasi policjanci realizując zadania na trudnym odcinku, no kto chce być karany, kto lubi, gdyby się zwraca uwagę, ale jest taki trochę podobny zawód jak lekarz. Czasami terapia polega na przyjmowaniu żyłek, czasami się bierze antybiotyki, ale jest też chirurg, który posługuje się skalpelem i bez chirurgicznego czasami się nie da. Niestety tak czasami jest ze służbą policjantą, że muszą podejmować trudne decyzje, nawet dolegliwe dla nas. Natomiast filozofia polega na tym, że tak kształtujemy zachowania naszych policjantów, aby byli życzliwi swoim mieszkańcom, wspierali, pomagali, rozwiązywali problemy. I tak akurat się złożyło, że 29 stycznia dali przykład tego, że dla bardzo wielu naszych policjantów i pracowników to dociera, ponieważ akurat tak, no tak jest. I to zresztą to nie jest odosobniony przypadek. Po służbie, we właściwym miejscu i czasie znaleźli się i policjant, i strażnik miejski, którzy nie byli obojętni, że kończą, zamykają biurko i tak dalej, tylko zrobili, zobaczyli danego i uciekającego złodzieja, podjęli czynności, wspólnie udało się go zatrzymać, no i już potem ci koledzy, którzy byli w służbie, zrobili. Ale te dodatkowe służby, stany etatowe, które mamy, nie pozwalają na to, żebyśmy byli wszędzie, a zresztą tak naprawdę mówią... Okazał się sprawcą kradzieży gry komputerowej, więc natychmiast za tym mężczyzną udałem się. Nie był pan sam? Tak, w tym momencie dołączył do mnie policjant, funkcjonariusz policji. Gdzie miało miejsce zdarzenie? Na ulicy Ciasnej, żeśmy mężczyznę ujęli. Stronne miejsce dosyć ciasne. Nie było to, znaczy ja wiem cokolwiek więcej, więc sobie pan nie pomogę. I nie było to takie proste ujęcie, musieliście się pan wynabiegać. Tak, musieliśmy niezwłocznie się udać za mężczyzną, ponieważ on wybiegł ze sklepu mieszczącego się przy ulicy Wielkiej Garbary. Zębiku. Zębiku, tak. No i zaczął bardzo szybko uciekać, no ale nie wyszło mu to. No dobra, jesteśmy go ujęli na ulicy Ciasznej. A widzieliście panowie oboje, że to był ten mężczyzna, obaj, że to był ten mężczyzna? Tak, tak, był rozpoznany natychmiastowo, tak. I był, no, uzbrojony, można powiedzieć. Tak, posiadał nożyk niewielkiej wielkości. Czyli nie było to do końca bezpieczne, zwłaszcza, że pan był po służbie, nie miał pan zapewne dużo broni przy sobie w jakikolwiek sposób, żeby móc... Można powiedzieć, że było narażenie życia? No w jakimś stopniu tak, no, ale w tym momencie nie myślałem o narażeniu życia, więc przystąpiłem do działań. Czy chcą Państwo spytać o coś pana Karola? Czy dobrze rozumiem, że ten nóż był w czasie ujęcia wyjęty przez tego napastnika? Tak, na nasze polecenie wyjął nóż z kieszeni. Ale pytaliście go, czy on ma broń? Tak, pytaliśmy go. Powiedział, że nie posiada żadnej broni. Tylko właśnie ten nóż wyjął za chwilkę. Mhm.